Witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Divinity Original Sin. Z tej strony Nameless Tactician. Zobaczymy, jak dalej potoczą się losy naszych bohaterów. Tak więc zacznijmy. Gdzie my tu skończyliśmy? Aha. Przed chwilą walczyliśmy na plaży, widać trup ściela się gęsto. Trzeba uleczyć nasze postaci. I zobaczyć, co ten tutaj oto pan ma do powiedzenia. No dobra. What's all that ruckus? Sonic wars in a dozen tomcats. Fighting over a world's last macro. Okej, pytamy się go teraz, czemu myśli, że w całe to zabójstwo jest wmieszana magia? Aha, czy nie jest pewien? To jest tylko przeczucie. Orkowie byli prowadzeni przez ludzi. Human is safe, really. Jakby kot próbował przewodzić stadu wilków. O, jednak słyszał, że sekta Shadow Set of Worshippers associated with orks. Czy jakaś sekta jest w to zamieszana i właśnie współpracują z orkami. Ale ludzie powiedzą tak o każdym, kto się dzisiaj w dzisiejszych czasach źle się zachowa. A, czyli jakiś wspaniała organizacja Legion powstrzymuje nieumarłych, zdala od budynku. Jest jakaś balista magiczna, która niszczy tych nieumarłych. Nie wiadomo, dlaczego najeżdżają orkowie, ale w końcu znajdą się jakieś jaskinie. Sorcery, sects, undead, orks. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. How about we go see that już lubię tego gościa, przynajmniej się nie będziemy nudzić. Rozwalmy parę gór. Dobra. Będziemy się poruszać nią. Naszą wspaniałą Source Hunterką. Ponieważ ma przyspieszenie. Będzie szybciej biegać. Zobaczmy, co tu jest. O, tu coś było. The book about crafting, used to read. Ciekawe, o czym jest ta książka? Może ją kupimy. Zapiszmy, nie wiem, czy się opłaca w ogóle. Nie mogę handlować z każdym. No i dobra, sprzedajmy. Co są to drogie, to nie jest. A tutaj też jest kolejny book about crafting. Mam taki punkt, zobaczmy, co to daje. Recipe unlocked. The string and... Yes, honest pay for an honest day. Ładnie widać zmiany, to niezłe. Waterhead Iron jest w centrum fajne. This place reeks of orc stench. Cooking, crafting and cooking, if
if I don't start earning an extra gold piece an hour, crafting and cooking is more than good on you. These bossmen respect confidence, you know. So what do they say? Dobrze, tutaj można zmieniać strony w książce, jest to super, że było, naprawdę. I tu mamy przepisy. Sprawdźmy, co on ma. Ma poradnik, jak zrobić broń dystansową. A on... stary kawałek zbroi. Okej, tego nie chcemy na razie. Bye. Okay, idziemy dalej. Okej. Okay. A source hunter. Greetings. Co to za kawa? Bo teraz byliśmy sprzedawcami, merchants, handlarzy. Co się stało? Falkowie zatopili statek za pomocą kujowy. Okej, okay, tak. Aha, czyli mam znaleźć robotę. Co za freje, że jeszcze mi każą szybko zrobić. Greetings. Coś innego powiesz? To nie było to se... chyba urbanił się. Wszystko to samo mówię. Hichu smelt. Czyli to coś o przetapieniu broni, kowalstwu. Dobra. A tutaj... do tworzenia strzał, tak? Dobra, na razie się nie będziemy mogli w crafting. Nie wiem jeszcze jak. Sailor zwykły. Co możesz powiedzieć o orkach? Mamy jak sobie... okej, nie masz zwykłego gadania. Pracują. Spoko. Podoba mi się to. Dawałem nawet taki smaczek, jak był w Gothiku. W Gothiku postaci plotkowały między sobą, bardzo mi się to podobało. Tutaj widzę, jest to samo, tylko troszkę wkurza to, że powtarzają cały czas to samo. No tak naprawdę powoduje trochę irytujące tło. Okej, ja sobie chcę o ataku. Jomarli. Dobra, pokaż tylko, co ze sprzedaż. Rabbit's Paw. Okej. Bye. Czy nic ciekawe? Idziemy dalej. Cooking pots. Pocket knife. Czy można mieć to scyzory? Spoko. Co tu jeszcze jest? Conrad. Ahoy, Sailor! O, to się chyba nie przejmuje, że przed chwilą prawie spalili całe miasto. Tell me about your son. Już tutaj mamy podpowiedź, że na pewno znajduje się w pobliżu coś, co przyciąga orki i atak na to miasto. Jest 100%, że ma to związek z tym zabójstwem. I'll take my leave. Tell me about your son. Atak on the harbor? Okej, co sprzedajesz? Wow! Co to dziadny koleś? Silver ore. O, to są książki. Można się z tego uczyć zdolności, z tego co słyszałem. Slow a target. Chill a target. Haste a target. Tam się podoba. Fortify skill book. Gives a target magical armor. To też mi się podoba. Fortify status. Fortify boosts armor by 65. Draw a magical iron from the ground and cover a character or yourself with it. Oh! Critical chance. Half HP. Czyli mamy HP, więc to jest super rzeczy. Kurczę. Tu mam trochę złota, mógłbym to kupić. Ciekawe, ile będzie chciał. 330! Oh. No tak, pełną cenę. Za książkę też 360. O Jezu! Ho.
O, stary. Baniec. To jeszcze znajdę w mieście. Lepiej nie kupować teraz, później się poprawimy. Dobra, wiemy gdzie to znaleźć, można iść dalej. Ale tak na linii. A tu jeszcze Sailor, tu też coś może mieć. Nocturn Arrowhead. I Empty Cup. Czyli ci, dobra. Dobra, idziemy dalej. Chyba, że na starcie coś jeszcze znajdę. Nie ma nic. Zobaczymy, co dalej można znaleźć. Hammer. Nine inch nails. Walker. O, jakbym miał rozmawianie ze zwierzętami, mógłbym sobie pogadać z krówką. Mój. Potato, o. Będziemy gotować. Dobra. A czy ja pamiętam dobrze, on wziął jakąś beczkę do ekwipunku? Nie, nic nie widzę. Ona. Aha, co się zmienia? O, ciekawe jest to, że ekwipunek jest, nie wiem, czy nieskończony. Można mieć bardzo dużo rzeczy, w zależności od tego, czy ma się udźwig. To jest niezłe. Dobra, chodźmy. Przyspiesz. Co tu jeszcze jest ciekawego? Ryby, fish pile. Kolejna rybka. Fish rack. Tu już nic nie ma, to. No krabda jakichś biednych rybaków z ryb. O, fishing rod. Kolejny. Ciekawe, czy można tutaj łowić ryby. O, roślinka. Bottle of water. Dobra, przyda się do gotowania, czy do czego to tam jest potrzebne. O. Tak. Okej. Okay. Jabłka. O! No oczywiście, kto by na to nie wpadł, żeby od razu włożyć butelkę i kilo do koszyka na jabłka. Super. Dobra, co to za ziomek tutaj chodzi? Pablo. Jakiegoś brazylijskiego serialu. Chodź tu Pablo, pogadamy. Okej, okay, ten Pablo to troszkę taki inteligentny jak na niezwykłego robola portowego. Wskazałem, nie wiem, co mam tu sprzedać. Okej. Okay. Co tu jeszcze dalej można znaleźć? Czyli nic ciekawego. No dobra, teraz sprawdźmy, czy można tu złowić ryby. Okej, okay, użyj. I co teraz? Jak łowić ryby? To jest chyba traktowane jako broń. Nie można tym łowić ryby. Okej, okay, jedziemy dalej. Rybaków okradłem. To teraz można okraść kogoś następnego. O, tu jeszcze coś z rybkami stoi, nie ma ryb. O, to są dwie, super. Tutaj już nic nie ma. Worker. Farrell. Aha, już ona go zdradzała, spoko. I mamy motyw. Ale pewnie to nie to, co wszyscy myślą, standardowo. Trzeba spojrzeć z tego na to z innej strony, to jest jakiś worker. Co ty masz, wood stick? Slimy, reeky, rotten sea garbage. Okej. Good on you. These bossmen respect confidence, you know. So what do they say? Zapiszmy sobie. Tutaj mogę zostać napadnięty, jeżeli coś ukradnę. Greetings. Tell me about yourself. Bye.
Czyli nie lubi swojego kolegi, który jest paplą i wolałby pogadać ze złodziejem bardziej niż go aresztować. Gdzie jest ten jego kolega? Chyba ten, Florios, tak. Czyli tamten jest podejrzliwy, a ten jest przyjacielski. Jeżeli ten przywita kogoś przyjaźnie, który wejdzie tutaj z ulicy, to tamten mu wypomina, że każdy, kto tu wchodzi, to chce okraść ten warehouse. Nie wiem, jak to teraz przetłumaczyć. Tą spiżarnię, ten magazyn. O, to jest magazyn. Czyli to chyba mówi o rzeźniku. Uważa, że to morderstwo ma związek z rzeźnikiem i z żoną zamordowanego. Czyli już wiem, że jakaś córka chyba rzeźnika, czy ktoś miał jakiś incydent. Okej, okay, co tu mam za opcję? What's that all about? Czyli można powiedzieć, że jego kolega z magazynu go przezywa, a na razie sprawdźmy, co ma do sprzedania. Old Wooden Shield, Brock 2%. Okej. Okay. Ta opcja jest chyba po to, bo już wcześniej próbowałem tej opcji. Ta opcja jest po to, żeby odciągnąć uwagę ich komendanta, który pilnuje wejścia do zamkniętych drzwi w tym miejscu. A z tego co widzę, to tutaj jest jakaś kłódka. No cóż. Dobra, pogadajmy z komendantem. Take my leave. O, ale mamy bogate opcje porozmawiania. Dobra, chociaż pokaż co masz. Potion. Amulet. Hatchet. I buty. Bogaty to ty nie jesteś. Po co ci tyle butów? Jakiś fetysz chyba. Dobra, co tu mamy? Wszystko jest czerwone, czyli nie mogę dotykać. Nawet te drzwi są zamknięte. Okej, okay, a to co? Moira. Okej, okay, czyli wiemy, że gwiazdy atakują nieumarli, orkowie. I gdzieś w bliskich jaskiniach czają się duchy. Super. Dobra. Aha, czyli wszyscy plotkują, że puściła się z jakimś dziukiem żona tego zamordowanego. To super. Po co tutaj to jest gossip? Bye. Czyli jest jakaś latarnia, którą można zbadać. Kolejna poszlaka. Super. Okej, okay, widzę, że to jest jakiś ork, o którym mówiła Moira. I tu są jacyś dwaj goście, którzy się kłócą o tego orka. A! Charmed ork, she ork. Jeszcze mruczy. O, woli zostać kawalerem, tak? Niż pieprzyć się z orkami. Super. Piękna dama, piękna orczyca, no cudowne, spotkaliśmy, nasz wzrok się spotkał, no i co, zakochała się pewnie od pierwszego wejrzenia, perhaps rzuciła się z szponami na jego towarzysza, czyli odrzucił miecz i rzucił w nią swój pas z przyborami, różnymi pierdołami, zakochała się, w pasku miał jakiś, jakąś magiczną miksturę miłości, która się roztrzaskała o jej głowę i spojrzała na niego i zakochała się w nim. Pięknie. Nazywa ją damą. I że musiała się przyłączyć do armii z jakiegoś, pod jakimś przymusem, ponieważ taka wspaniała dama nigdy by się nie przyłączyła do morderczej armii. Czyli usłyszał, że jest jakiś magiczny napływ miłości. Był to jedyny, unikalny, już limitowana edycja i posłał po niego i zadziałał. Na tej miłości będzie trwał wiecznie i orczyca zakocha się w nim na stałe. Okej, okay, odejdę. Zapiszmy. Mogę podjąć teraz decyzję. Ten mi about... Okej. Okay. Ale ma złota. Okej, okay, a tutaj, co ty masz? Też złoto? Może tylko zgadam z jednym gościem? Margus? Margus, tell me about yourself. O, a ty? Aha, czyli oni są jako jedna postać w rozmowie. A ona? Mwah, okej, nic nie ma. Dobra, zobaczmy, jak będzie to wyglądało. Let me tell you what I think. Okej.
She got to be put down. Love potion is dodgy. As it sounds, she could come... Okej, okay, zdecydujemy, żeby ją zabić. Got to hear and one of the common sense around here. I'll be the other myself. No, she's harmless, please. You had no right to make yourself better. If I don't start earning an extra gold piece an hour, I'll walk out that door. Good on you. It's you. Okay, you nie mogę gadać. Murderer. So what fortunately, the wizards of Little Gore make the revenge more serious. Show you what. Go ahead and throw your sugar water on me if you like. Your foolishness is no. One day, Moira. One day, you'll show them. If you ever need help, I'll do my best to repay you. Aha. Czyli ten pogrążył się w żałobie, a tamten zaoferował mi pomoc w przyszłości. I po czym wybiegł. Dobra, a teraz czytajmy, zobaczmy co będzie, jeżeli zrobię to inaczej. Okej, okay, pogadajmy. Okej, okay, pozwólmy jej żyć. Pożałujemy tego i dostałem tyle samo doświadczenia. Okej, okay, niech on nie stwierdził, że nam pomoże, ale dobra, przytrzymajmy tą wersję. Może później go zabije ta orczyca. Będzie śmiesznie. Moglibyśmy okraść to miejsce, jednak się nie będę w to teraz bawił. Wyjdźmy na zewnątrz i tu skończę tą część filmu. Jeszcze odblokujmy waypoint. Czy mogę się... You are here. Mogę się cofnąć do plaży. Ok, teraz będziemy wchodzili na górę miasta, porozmawiać z kolejnymi ludźmi. O, tu jest jakaś skrzynia. Jak tu się dostać? Can't reach. A, to jakieś przejście. Ciekawe. Jakaś klapa. Jak tam się dostać? Jest tu jakieś przejście. No skąd? Chyba z góry musi być gdzieś wejście. Dobra, idźmy dalej. Legionnaire. Greetings. Tell me about yourself. Legionnaire at your service. Okay. Czyli nic mi nie powiesz ciekawego. Dalej. Fontanna. West Gate. Morgue. Enter Barracks South Harbor. Okej. Okay. A jak to stwierdzić, gdzie są jakie kierunki? Wow, tak daleko są budynki oficerskie. To miasto jest ogromne. No, niezła robota. Twórcy gry się postarali. Cóż to za miejsce? Locked. Zapiszmy. Otwórz. Pewnie, kurczę. Abandoned House. Zbieraj wszystko. Cupboard, chandelier. Obraz, to wszystko, wszystko, to wszystko. Tu coś poukrywane pewnie będzie. O, książka. Co to za książka? He who smells it. Ha! Tak. Idziemy dalej. Szczur. O, i skrzydła. Zbroja płytowa i buty. Dzień dobry. Buty, to ty czekasz.
Rodrykowi, bo on będzie potrzebował większego. Tak, ubieraj to. Gdzie jest jego pancerz? Armor rating. No pewnie, kurczę, nie zbój się facet. Co tu jeszcze ciekawego jest? I've spotted something. O, coś zauważyła? Co to jest? Rabi. O. Dobra. O. Czyli można pewnie wejść. Muszę wydać więcej w percepcję, bo bardzo podoba mi się to, że może spostrzec jakieś przyciski. Dobra, może idźmy w tym kierunku, czy idźmy w tym kierunku. Co tam jest? Kurczę, ta wioska jest duża. Okej, to jest Abandoned House. To właśnie ograbiłem. O, tu chyba będzie można craftować. Okej. Czy nic z tym nie można zrobić? A whetstone wheel. Now, what do I have that needs sharpening? A whetstone wheel. Now, what do I have that needs sharpening? Now, what do I have that needs sharpening? Czyli można tutaj coś craftować. Domyślam się, have I got anything craftu? That needs a good firing? Fajnie. Nie, tu już nic nie ma. Idziemy dalej. Legionier. Trzech legionistów. I tu mamy już chyba... Tu jest już chyba wyjście z wioski? Chyba się nie mylę. Okej. Okay. Zobaczmy, co powiedzą nam ci strażnicy. Jeszcze zanim to zrobimy, zanim z nimi pogadamy, zobaczmy cyfreczkę. Okay. Good luck out there, Hunter. Evil lurks beyond Sassy Ramblance. Greetings! Zresztą tej balisty, ciekawe. O, złoto, 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 złoto. Zobaczmy, co jest w beczkach i skrzynka. Nic, nic, nic i jeszcze raz nic. Co to za dom? Nie jest opisany na mapie. A jest. Mortician Mord. A, czyli kostnica. Ten pogrzebowy. Się złodzieja, którym nie mogę okradać, no niestety. Wow. Trupy. Co tu mamy? Jakieś składniki. Muzyka. Muzyka jest świetna w tej grze, naprawdę polecam. To jest empty. Hammer.
Ciekawe, czy te rzeczy będę mógł normalnie sprzedać. Ciekawe, czy on może mnie przyłapać przy skradaniu się po jego zakładzie pogrzebowym. No, wiadro, nic tu ciekawego więcej nie mam. Okej, okay. Zamknijmy to z powrotem. Co tu mamy? Robert Sledger. Looks like the mortician is rather suspicious about Jake. What could Mayor Cecil, Captain Aureus, or Evelyn have to do with it? Czyli wkradając się do losowego domu, odkryłem coś ciekawego na temat zbrodni, która tutaj się zdarzyła. Dobra. Czyli już wiemy, że trumna naszego zamordowanego jest pusta i że nie powinniśmy odkopywać. Okej. Okay. Co tu ciekawego jeszcze może być? O. Czyli nic tu nie można tak naprawdę ruszać. Dobre. Okej. Okay. Zapiszmy sobie. I teraz sprawdzimy taki fajny trik. Jedna postać podejdzie, pogada sobie z tym gościem i odwróci jego uwagę. Podczas gdy druga zacznie się skradać. Zaznaczmy sobie drugą. Udało się jej... Dałem się bez składania, więc sobie przeszukamy tu wszystko. Co tu ciekawego jest? Cup of water, desk, apple, może być jabłko. Myślę, że nie mam, może mam coś do otwierania zamków? Nie mam, niestety. A przydałby się wytrych. Detale są super w tej grze. Screen. Okej. Książki. Bardzo będzie ciekawe, jak książka. O. Czyli nic tu nie ma. Tutaj również. Nawet nie zauważył, że to wszystko to ukradałem. O, mogę jego ukraść, tylko nie mam zdolności. Dobra. Kończmy skradanie i kończmy rozmowę. O, czyli on wie o tych statuach. A czemu nie mam opcji dialogowej, żeby z nim o tym pogadać? Znalazłem ciało jakiegoś frajera, który posłuchał statu. Powiedzmy sobie. Tak, mam. No dobra, czyli wiemy kilka ciekawych rzeczy. Z tej rozmowy dowiedzieliśmy się, że trzeba pogadać z kapitanem, który zauważył coś niezwykłego na temat ciała w ciele zmarłego. Czyli może zauważył, że było tutaj coś więcej niż tylko zwykłe morderstwo. Natomiast mamy jeszcze pozostałych podejrzanych. Są nimi żona zamordowanego. Apprentice, czyli uczeń medyka. No i sam medyk, który wynajął za bardzo małe pieniądze chatkę przejętą przez nieumarłych. No oraz sam, jak to, burmistrz kanclerz tutaj tego miasta. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Walk the world. No dobra, pogadajmy z nim. Najpierw handel. Who smells it?
Podoba mi się to. Zaprasza nas do tawerny. Pierwszy raz zdarzyło mi się w takiej grze, żeby zwykły jakiś NPC zaprosił mnie do tawerny. Żeby kontynuować rozmowę. No kurczę, no super. Czyli mogę go po prostu spotkać teraz w tawernie, mogę do niego pójść. A zazwyczaj, jeżeli była taka nawet opcja, to od razu mnie tam teleportowało, co jest całkiem irytujące. Czyli teraz mam wybór, czy chcę mu towarzyszyć, czy nie. Ekstra. No i tu mamy tą tawernę, jak się domyślam. Przynajmniej jej kawałek. Okej, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Kamera jest troszkę irytująca czasami, ale... O! Coś było w końcu. Miasto jest strasznie duże, jak widać. O, jest graveyard. A tu jakiś... O, chwila, nie kop... Holdera. O! Pile of bones. Morphy. No. Można to spauzować jakoś? Nie można. Okej. Orange, whisky. Czyli to był grób? Here lies Catherine. I know. I was great. Okej. Okay. Fajnie, że dodali, że on to czyta. Co jest napisane na nagrobku. Here lies Patrick. You can kill me, but you'll never kill the dancer inside. Dobra, zobaczmy, co przyniesie rozkopywanie tych grobów. Here lies Jared. Shall I come back as an enraged spirit or as a lovable prankster ghost? Zastanawiam się jeszcze tylko jedna rzecz. Czy traci się reputację, kiedy się wykopuje? O! A to ciekawe. Co to jest? Jared, prankster ghost. Okej, dobra. Inaczej, najpierw to. Przyspieszmy się, tak. Troszkę do tyłu. Tutaj turę. Tylko nie pies. Nie chcę żadnych ofiar. Wygląda na to, że on zaraz wybuchnie. Z psa też nic nie zostało. Dobra, trzeba to wczytać. Tak więc już wiemy, że nie wolno wykopywać niektórych zmarłych. Może się to obrócić przeciwko nam. Dobra. Here lies Kimberly. Fine. Nareszcie. Rest in peace, darling. A tutaj co jest? Here lies Gregory. His wife. Here lies Judith, warrior princess. Judith. Here lies Neil, killed in the line of duty. Rest in peace, darling.
ko wykopywałem. Looks like that dog is awfully agitated. Perhaps he wants to tell us something. Szkoda, że nie mam tego perka, który pozwala rozmawiać ze zwierzętami. Oof, it seems he's eager to tell you something. Murphy. To jest chyba pies tego całego zamordowanego. Siva. In memory of Loon, death lies on her like an untimely frost. Upon the sweetest flower. Greetings. Okej, okay, co masz do handlu? Nic. Do you mean... Czyli... Jeżeli miałem wyciągniętą broń, ona to zauważyła i... powiedziała mi o tym. Genialne, naprawdę genialne. Podoba mi się. NPC ci zwracają uwagę na to, czy mamy wyciągniętą broń. Czyli coś jak... w... coś, co by się przydało w Oblivionie. Dodałoby takiego... tak zwanej imersji do gry. A teraz zobaczmy, co mam do powiedzenia. Czyli zginęła, ponieważ przyłączyła się do poszukiwaczy przygód chcących pomordować wszystkich nieumarłych. Okej, okay, resztę nagrobku zwiedzimy później. Nie będę wykopywał teraz grobu również tego naszego zamordowanego. Chcę jeszcze posprawdzać parę rzeczy w mieście, pogadać z paroma NPC-tami. Waypoint? O, jest waypoint. Wooden figure. Myślałem, że to dostałem doświadczenie za znalezienie tej figurki. A to tylko waypoint. No i... spotted something interesting. Cecilia w wannie. Mogę tu jakoś wejść? Nie. To co ona takiego interesującego zobaczyła? Nie bardzo ją... powinna być jakaś adnotacja do tego, co ona zobaczyła. Greetings. Coś gotuje. Bye. Chest, mobile kitchen. Czyli nie mogę skorzystać z kuchni. W sumie sensowne. Gdzie dotarliśmy? Tu jest waypoint. Okej. Okay. Czyli tu mamy koniec miasta, dobra. Salutations. Salutations. Co tutaj mamy? Leave. Greetings. Bye. Nic ciekawego. Greetings. Steel. Bye. No, te beczki mogę otwierać. Super. Piwko. Okej, okay, a to co to jest? North Gates. Beware of undead. Ale zamknięta. Back again. Nie ma nawet opcji, żeby otworzyli bramę. Kolejna balista. Bale of Hay. Czy tam się nie umarli tylko? No, spoko. No, sporo tych balist. Ci legioniści jak na coś tacy mało rozmowni. No, tutaj kurczak ucieka.
O, chwila. Mi się przydała te... Nie, można tu dojść. Wybaczcie. Dobra, przeszukaj to. Co to jest? Dusty Parchments. Ładna skrzynka. I have found the first of my secret sisters. Light Eye. Którą jest tym cyfrą? Ciekawe. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co to może być za zagadka i z czym się to je. To kolejne drzwi, kolejne wyjście. Kolejni żołnierze, którzy mnie nie chcą przepuścić. Ciekawie. Greetings. Tak, greetings. Wszyscy tylko gritują. To freeze. Doktor Scroll. Przydałby się jakiś healer w drużynie. Greetings. Wool. Zastanawiam się, jaki jest tu system dokładnie craftingu, jak tu się craftuje. Widziałem już wcześniej ten piec. Drill Sergeant. Zobaczmy. To the barracks! March! Extra. Recruits! That was sloppier than Sicilian stew. Again! Musztruje ich. Undead, orcs. Skillbook. Threat poisoning. Regenerate scroll. Add resistance potion. Bye. Greetings. Czyli ten kapitan nie ma żadnych dodatkowych opcji dialogowych. Bye. Sorry, sir. I powtarza to samo temu samemu. Okej. Bye. Those boots are embarrassing for bridge troll. Just a shining recruit. Strzały. Sorry, sir. Bye. Take my leave. Legion Headquarters. Sporo tu tych legionistów. Okej. Wejdźmy sobie do środka. Chyba zejście w dół. Miotły. Aureus jest nasz podejrzany kapitan. Legion kojarzy mi się z Falloutem, z Legionem Fallout New Vegas i Legion Cezara. Albo Legionem rzeczywistym Cezara, czyli rzymskim, bo to nie Cezara. Czyli teraz mam się udać w te miejsce, co? Zmieńmy teraz. Mogę Roberta Mortis od pochówków wskazać, żeby go aresztowali, ale nie. Discuss the undead. Czyli... Czarodzieje widzą, jak gołąb sra i myślą, że to jest, odpowiedzialna jest za to magia. Never. A, czyli mam jemu reportować? No to ciekawie. Skoro przed chwilą twierdził, że ma to w dupie i jego to nie obchodzi, a teraz mam wszystko reportować jemu. Czyli niby taki wspaniały sędzia, niezawisły. Okej, trzeba by go zagadać i go okraść. No, gdzie jest ten koleś? Gadaj z nic. Tak.
looking successful. Below. Tak więc po rozmowie z kapitanem dowiedzieliśmy się tylko tyle, że jak na osobę, która jest niezawistna i ma tą całą sprawę, całą sytuację gdzieś, to zbytnio interesuje się nią. No i chciał, żebyśmy wszystko, czego się dowiemy, reportowali bezpośrednio jemu. Co też jest dosyć podejrzane. Teraz pora zwiedzić górę domu. Zobaczmy, co jest na górze. Okej, okay, tu mamy Archu. Okej, okay, zobaczmy. Obadajmy beczki. Krzesło. Nie widzę już nic ciekawego. Dobra, wyjdźmy z ukrycia. I porozmawiajmy sobie z nim. Witaj. Mhm, dobra. Koleś jest świrem. Uważa, że ludzie... ogólnie powinien panować na świecie pokój i tak dalej, czyli super altruistycznie, tyle że to niewykonalne. My great regret, czyli jakaś wiedźma mogłaby zamienić go na stałe w kota. Ciekawe. Już mam ochotę go zamienić w kota. Na stałe. Dobra. Czegoż się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że Mac był pierwszy na miejscu zbrodni i odkrył, że były ślady magii obecne na miejscu. Świadczy o tym również zeznanie karczmarza, który widział, jak zamaskowany mężczyzna jest zamaskowana kobieta, a przynajmniej tak się wydawało, ponieważ byli cali całkowicie okryci szatami i nie było widać twarzy ani zbyt dobrze sylwetki. Poszli do pokoju wraz z zamordowanym. Dobra, czas na piwnicę. Pewnie tam jest więzienie. Esmeralda, jak się domyślam. Szczury. Szczury mogłyby dużo powiedzieć. Container. Kogo tu mamy? Legionista. Więzienny szkielet. Super. Co to było? Szczur się uleczył? Czyli co, moja reputacja się obniżyła? No, nie to. Aha, reputacja 1. Okej. Okay. Ciekawe. Are you famous or infamous or nobody? Ja nie zauważyłem, kiedy to się obniżyło. Greetings. Quiet, no talking to this scandal criminal scum. Bye. Ciekawe, do kogo ja to umiałbym mówić, skoro tutaj wszyscy nie żyją. No dobra. Those boots would embarrass a bridge troll. Get to Shining Recruit. Greetings. Sorry, sir. Z tobą już rozmawiałem. Okay. Nie masz nic ciekawego, dobra. Idziemy dalej. Jakaś balista się rozwaliła, widzę. Greetings.
Bye. Greetings. Bye. Greetings. Bye. Czyli przez tą bramę też nie przejdę, dobra. Ale ta wioska jest ogromna. Żebrak. Dobra. Tak więc zapiszmy sobie i to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się nie podobało, proszę napiszcie o tym. Powiedzcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało. A ja się widzę z wami w następnym odcinku. No, to cześć.